Napisz działanie 4 razy, a następnie w nawiasie 8 dodać 3, używając prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania. Następnie zapisz to działanie. Spróbujmy to rozwiązać albo obliczyć. Następnie porozmawiamy na temat prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania, zwykle nazywanego prawem rozdzielności. Mamy 4 razy 8 dodać. 3 są dwa sposoby rozwiązania. Kiedy mamy nawiasy, czymś naturalnym jest obliczenie najpierw tego, co w nawiasach. Następnie zajmę się tym, co jest poza nawiasem. Obliczmy, ile to jest 8 dodać 3. 8 dodać 3 to 11. Teraz mnożymy to razy 4. 8 dodać 3 równa się 11. I to będzie. 4 równało się 4 razy 11, co daje nam 44. Chcemy jednak obliczyć to stosując prawo rozdzielności mnożenia. We wcześniejszym rozwiązaniu nie skorzystaliśmy z tego prawa. Po prostu obliczyliśmy działanie. Najpierw obliczyliśmy to, co było w nawiasie, potem pomnożyliśmy to przez 4. Stosując prawo rozdzielności, najpierw mnożymy przez 4. To prawo rozdzielności Rozdzielmy 4. Pomyślmy o tym w ten sposób. Co się stanie? Będziemy mieli 4 razy 8 dodać 4 razy 3. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 4 razy 8 dodać 4 razy 3? Mnóstwo osób instynktownie najpierw mnoży 4 razy 8. Musimy rozdzielić 4, czyli pomnożyć 4 przez 8 i przez 3. Tak działa prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Pokażę, jak to obliczyć. Kiedy to obliczycie, 4 razy 8. Zrobię to innym kolorem. 4 razy 8 równa się 32. Dodać 4 razy 3. 4 razy 3 równa się 12. 32 dodać 12 to 44. Otrzymaliście ten sam wynik w inny sposób. Pomyślmy, co się dzieje. Przedstawmy, ile to jest dokładnie 8 dodać 3. Narysuję 8 czegoś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się? Teraz dodamy. Dodamy 3 czegoś. Może to być ta sama rzecz. 1, 2, 3. Wyobraźmy sobie, że jest to, co mamy w nawiasie. Mamy 8 kółek, dodać 3 kółka. Kiedy mnożymy to wszystko razy 4, co to oznacza? Oznacza, że dodamy to do siebie 4 razy. Zrobię to kopiując i wklejając. Kopiuj i wklej. Kopiuj i potem wklej. To jest 1, 2, 3. I potem mamy cztery razy. Następnie dodamy je do siebie. Tak więc dosłownie, co to jest? Cztery razy cztery razy, zgadza się? Co to jest to wszystko tutaj? Gdybyśmy policzyli wszystkie te rzeczy, otrzymalibyśmy 44. To 8 dodane do siebie 4 razy. Wyobraźmy sobie, że dodajemy do siebie wszystkie te rzeczy. Ile to jest 8 dodane do siebie 4 razy? To 4 razy 8. 4 razy 8 pokazane tutaj. 4 razy 8. Te tutaj, to jest dokładnie tutaj, 4 razy 3. W ten sposób widać, dlaczego prawo rozdzielności działa. Obliczając 4 razy 8 dodać 3, musimy pomnożyć 4 razy zarówno 8, jak i 3 skopiowane 4 razy, albo dodane do siebie 4 razy. Właśnie dlatego mówimy o rozdzielności 4.